witam pięknie na kanale ATVB. Zdrowy kanał. Nie widzimy się teraz, a łączę się w tym momencie z osobą, która ma bardzo ciekawe dla nas informacje. Łączę się z Robertem Wagnerem, rolnikiem ekologicznym. Halo, halo, jak tam Lubnów? Jak tam Lubnów? Robercie, witaj. Witam, witam bardzo serdecznie Ciebie, Artur, i wszystkich tych, którzy nas słuchają. No Lubnów ma się dobrze, po Aroniadzie doszliśmy do siebie, wszystko jest w porządku, nadal tłoczymy jeszcze aronię, nadal robimy przetwory z aronii, bo po tych deszczach ostatnich nabrała nieco więcej znów soku, a więc znów jest ciekawa do przerobienia, więc to robimy. Myślę, że to potrwa jeszcze około 3-4 dni i zakończymy pracę z aronią, weźmiemy się za inne prace jesienne, no bo przecież, kochani, jesień idzie, a z jesienią idą nowe wyzwania. I jednym z tych wyzwań jest Zakopane, 24-25, hotel Dafne, ulica Jagiellońska 30. Dlaczego o tym mówię? Rozwinę to za chwilę, bo chcę Was zaprosić na bardzo ciekawą imprezę. Tą imprezą jest 5. Festiwal Topinamburu, właśnie w Zakopanem, właśnie w tym hotelu. Serdecznie Was zapraszam, a to dlatego, że w momencie, kiedy Ewunia Wójcik, znana zielarka, poprosiła, żebym pomógł jej zorganizować, oczywiście bardzo szybko zgodziłem się, bo topinambur, to mogę powiedzieć jak profesor Ośmiański o aronii, moja miłość. Topinambur sadzę już 20 lat, wiem o nim bardzo wiele. Nauczyłem się przez te lata, jak go uprawiać, co z niego robić i jaki to wspaniały jest produkt dla naszego zdrowia, dla naszego ciała. A jest wspaniały. O tym się na pewno dowiecie właśnie w Zakopanem, jeśli przyjedziecie. Co trzeba zrobić? Ano wystarczy wejść na moją stronę, czy na stronę Ewy Wójcik, i tam zobaczycie wszystkie informacje dotyczące rejestracji. No musimy, takie czasy są, że musimy się rejestrować, więc trzeba to zrobić. A warto się zarejestrować i przyjechać, bo drodzy Państwo, mamy też wspaniałych wykładowców. Tych wykładowców jest spora grupa i na sobotę, i na niedzielę. I chcemy, abyście się maksymalną ilość wiedzy zdobyli właśnie słuchając tych ludzi, ponieważ są to goście znamienici, fachowcy z nich to lekarze, a więc ci, którzy bezpośrednio mają styczność z różnego rodzaju schorzeniami. I tak od duchowości będzie ojciec Stanisław Jaromi, wspaniały człowiek, założyciel i prowadzący do dnia dzisiaj Stowarzyszenie REFA, czyli Stowarzyszenie Świętego Franciszka. Wspaniała inicjatywa, ojciec Stanisław za to został wyróżniony nagrodą episkopatu, taką właśnie ekologiczną. I on będzie miał pierwszy wykład i rozpoczęcie festiwalu Topinamburu. Później będzie Damian Wiercioch, jest to naturoterapeuta. Beata Bruś-Spyrka, Marzena Skowron, w końcu Marek Śluszarski, bardzo ciekawa postać, bo jest to lekarz medycyny, położnik, ginekolog, endokrynolog, a więc masa wiedzy wspaniałej. Tam na stronie będziecie mogli sobie zobaczyć wszystkie tematy. Ja nie chcę Was zanudzać tym. Tematy, jakie ci wykładowcy będą nam przedstawiali. W
końcu profesor Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej, Stanisław Kolbusz, bardzo znana osoba, założyciel i długo prowadzący zespołu Promni na przykład, a więc już wiecie, co osoba, a w tej chwili zajmuje się i prowadzi stowarzyszenie EMów, czyli tych mikroorganizmów. Bardzo fajny gość, warto poznać. No i doktor Maria Bortel-Badura, jest to lekarz, który między innymi wyleczyła swoją córkę z boreliozy i w tej chwili jest, no mogę śmiało powiedzieć, jednym z najlepszych fachowców, którzy leczą ze skutkiem takim bardzo fajnym akurat schorzenia z boreliozą związane. Arek Uznański, no nie muszę przedstawiać, to jest psychiatra, który bardzo mocno zajął się leczniczą marihuaną, konopiami i on będzie miał właśnie o tym między innymi również wykład. No i wreszcie Andrzej Kawka. Więc Andrzej Kawka to jest człowiek, który wie wszystko o jedzeniu, doskonały naturoterapeuta, też Andrzejek będzie z nami, poda wam bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących dietetyki i żywienia odpowiedniego. No i w końcu profesor Maciej Adamski, który w sobotę wieczorem da nam koncert na misach i gongach tybetańskich. W związku z tym od razu mówię, proszę zabrać ze sobą kocyki, ewentualnie karimaty, żebyśmy mogli tam w tej sali ułożyć się bardzo pięknie, przystosować się do tego właśnie koncertu, który wymaga skupienia dużo i takiej powagi. Najlepiej jest słuchać właśnie w pozycji leżącej. Będą z nami znakomici rolnicy, między innymi produkujący topinambur, a więc będzie Agnieszka Statkiem Rolnik z Niebieszczan, którzy przyjadą, będą mieli swoje produkty. Będzie Jarek Jochimczyk, który właśnie też specjalizuje się w uprawie topinamburu ze swoimi produktami. Będzie w końcu, wprawdzie tylko w sobotę, ale będzie z nami Biały Saj Baba. Drodzy Państwo, dzisiaj nawet z nim rozmawiałem. Potwierdzał, że przyjedzie. A więc będą również stragany z możliwością do kupienia sobie różnego rodzaju produktów, między innymi rolników ekologicznych, ale nie tylko, będą inni wystawcy, więc będziecie mogli skorzystać z okazji kupienia. Ja tu umówiłem się z Arturem na zapowiedź tej imprezy, ponieważ, drodzy Państwo, te zaostrzenia związane z tym koronawirusem coraz mocniej zaczynają wchodzić i tak się obawiamy, czy jeżeli w ogóle dojdzie do skutku, bo to też jest znak zapytania, ale jeśli dojdzie, to być może będzie to ostatnie spotkanie takich grup alternatywnych, ludzi, którzy chcą usłyszeć wiele o zdrowiu, o zdrowym stylu życia i jednocześnie zakupić sobie fajne produkty ekologiczne. Jest to okazja, żebyśmy mogli właśnie zrobić 24 i 25. 24 zaczynamy o godzinie 11, natomiast 25 o godzinie 10. No i będzie trwało. Z tym, że dla was wielka niespodzianka jest ta, że będziemy w sobotę po koncercie profesora Macieja Adamskiego mieli również występ kapeli góralskiej. Tak żeśmy się umówili z kapelą, że jeśli zechcecie potańcować, to już ci zagrają pięknie i będzie to można zrobić, drodzy Państwo. A więc bardzo wiele atrakcji czeka na was.
zróbcie sobie wolne na 24, 25, przybywajcie do Zakopanego, do hotelu Dafne. Wszystkie informacje są na mojej stronie i na stronie Ewy Wójcik, warsztaty zielarskie w plenerze. Tak to na Facebooku widnieje. My cały czas nadal jeszcze próbujemy ewentualnie z kimś się dogadać, żeby urozmaicił nam ten festiwal topinamburu. Zobaczymy, więc wchodźcie na stronę moją czy Ewy, ponieważ w każdej chwili mogą być dodatkowe informacje dotyczące właśnie tego festiwalu. No i w zasadzie mam tyle informacji w formie zaproszenia dla wszystkich. Aha, najważniejsza informacja, bo gdybyście nie doczytali tego, to tam pod spodem, gdzie jest telefon do rejestracji do hotelu Dafne, jest też taka wzmianka, że dla osób, które się zarejestrują i tą rejestrację zrobią na hasło Festiwal Topinamburu, mają zniżkę i będą płaciły od osoby 90 zł ze śniadaniem. Natomiast no na pewno dużo drożej jest, jeśli tego nie zrobicie, tej informacji. Taki mamy gest ze strony hotelu. Bardzo im dziękujemy za to, że w ten sposób potraktowali akurat ten festiwal i dali taką możliwość zniżki. No i w zasadzie tyle informacji, tyle w układzie zaproszenia. Śliczne dzięki, Robercie. Wspaniała wiadomość. Kochani, wszystkie informacje, numery telefonów, linki do hotelu, do Ewy, do Roberta, linki do Facebooka, do stron, to wszystko umieszczę w opisie pod filmem. Tam znajdziecie. Także pięknie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, życzymy słoneczka, uziemiajcie się. Pozdrawiamy Lubnów, Roberta, Krystynę i do zobaczenia. Bądźmy 24-25 w Zakopanem. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Trzymajcie się zdrowo ze zdrowym kanałem. Pa, pa. Pa, 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 pa.